Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym od Starfielda. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I dzisiaj zaczniemy sobie od misji transport dla Salinasa. Też przesyłkę z czerwonej mili. Dobra, skoczmy sobie w takim razie do kokpitu. Mamy już tutaj ogarnięty ekwipunek, jest połowa udźwigu. W naszej tutaj stary również mamy ogarnięty ekwipuneczek, mamy tutaj pusto, praktycznie zostały tylko te rzeczy, które ona będzie nosiła i używała aktualnie do walki z przeciwnikami. W sumie możemy już siadać do kokpitu. Mamy oczywiście zasoby wrzucone. Muszę tą ładownię chyba wziąć i powiększyć, bo mamy tylko 420 figów w tej ładowni, ale to się jeszcze zobaczy, co możemy robić. Jak to wziąć i powiększyć. Planuję też założyć jakąś w końcu placówkę badawczą, bo przydałoby się to zrobić. Dobra. Dałoby się to zrobić, tak jak już wspomniałem, zrobić placóweczkę badawczą. Pokaż to na mapie mi. Tu. O kurczę, dobra, ale na jaki to jest level? Na 30 level. O! Dobra, no to na razie nie. Tutaj coś mamy na niższy poziomik. Dotrzyj do celu Nira. Dobra, misję. To jest to, dobra. No to w nieznane w takim razie robimy. Dobrze, myślę tak. Mamy niższe levele. Robić uda się do legowiska. Tutaj tu mogę bezpośrednio skoczyć. Tutaj jeszcze dotrzeć do celu też jest. Ok. Tego jest do robienia. To wysokie levele. Chciałbym też pozwiedzać te planety na 100%. Tutaj mamy na przykład tą galaktykę w 30% zbadaną. Sol mamy w 38. Też jeszcze chyba byłem. Tutaj byłem. O, 33. No właśnie. O, na Narion już byłem. Okej. Dobra, idzie to. Mamy tu. Tu jeszcze nie lądowaliśmy. Trzeba wylądować. Opuszczona stacja przekaźnikowa i skup złomu pierwszy lepszy. Okej. To na kopalnia, czy najpierw na stację? Tu chyba tak. Podlećmy, wykonaj skok, ciach. Ulepszyłem w ostatnim odcinku, jak ktoś nie widział, to ulepszyłem troszeczkę nasz statek. Naprawiłem też kadłub.
around are all sorts of fascinating people. Now, everyone, settle down. The driver said ship parts should be sufficient for us to repair our ship. Understood. Well, I hope you have a better day than I'm having. No cóż, no macie peszka, no. Tyle. Pomógłbym wam, ale... Mapę, ja mogę wylądować już? O, dobra. Mogę, bo już tutaj doleciałem na tą galaktykę. Szkoda, że nie miałem części, żeby im pomóc, bo bym im pomógł bez problemu. Suit pressure normal, everything in the green. Let's see what's out here. To chyba w sumie byłem, bo wylądowałem tu przypadkiem. Placówkę można było niezłą wybudować. Nie mogę. No cóż. Mamy dwa zasoby, flora i fauna do zbierania. To są czałki, które mi pokazują, gdzie mogę pójść. Czy ja przypadkiem nie sprzedałem naszego skanera? Mam takie wrażenie, że ten skaner... do wydobywania surowców opierdzieliłem gdzieś. No, ja go chyba opierdoliłem gdzieś. Teraz pytanie, gdzie ja go opierdziłem i gdzie go mogę zziąć i odzyskać. So, what have we got? Animal, vegetable or mineral? Niedobrze. No ja tego nie mam, no ewidentnie nie. Gdzieś to wywaliłem albo sprzedałem ten skaner. Nie za dobrze. Miejmy nadzieję, że będę mógł go gdzieś kupić ponownie. Mining can be extremely dangerous, as I'm sure you know very well from personal experience.
Dobra, no mamy 100%, czyli w ten sposób to działa, dobra. Przeładowuj, przeładowuj, byku. Ona w stanie tak czy inaczej. Okej. Oh, I hope we find a use for that before it spoils. Dobra. No i to powinienem móc wydobyć, tylko że nie mam tego pierdzielnika, bo wziąłem go gdzieś, wywaliłem, nie? Coś mamy. A to już jest zeskanowane w 100%, czyli jeżeli już coś mamy ogarnięte, to już jest git. On żyje? Nie. Coś go wzięło i wykończyło. Same dolegliwości tylko dostaje. Dobra, no idźmy w stronę celu. Może coś jeszcze tutaj znajdziemy po drodze. Jeden z zasobów mi brakuje, jednej flory i fauny. Flory już odkryłem. PJ chyba brakuje, jeśli dobrze tak patrzę na ten znacznik skanowania. Tak, no mamy mieć, a PJ chyba jest jeszcze tym, którego nie znalazłem.
Dobra, czerwoną pokrzywę muszę na pewno szukać. To jest flora, której jeszcze nie znalazłem. No i oczywiście te zwierzątka, żeby odblokować całą faunę. O, jest jeszcze pokrzywa. O, a to chyba jest właśnie to, czego szukam. Chodzi o... Nie, to już też było znalezione przeze mnie, dobra. Mining operations like this can last for decades if the company bother to perform the proper geological surveys. No i mamy. Fuck. Kurwa, miny rozłożone. Na takich gagatków jak my. Sorek, to dobrze kurde do twarzy ci w tym kombinezonie. O, mamy sejfik. To otwórzmy go. Powiedzmy, że tym mogę otworzyć i... Dobra, to tym nie otworzę. No i dobra. Dobra, co to mamy? O, okej. Pół kilo waży ten hełm, więc biorę. Ale zwiększa obrażenia zadawane bronią narzędziową o 2%. No i takie rzeczy... Takie smaczki właśnie lubimy, nie? Zwiększa coś trwale i to jest bardzo, bardzo fajne. Kresło usiąść. Dobra, tu już chyba nie ma. Teczka zebrana. Dobra, możemy wychodzić. Ogólnie tu w ekwipunku chyba, albo w postaci. Cierpisz na dolegliwości, weź odpowiadający jej lek, aby jej wyleczyć. Przejdź do ekwipunku i znajdź przedmiot pasujący do dolegliwości z sekcji wspomagacze. Okej. Okay. Czy to mogę w ekwipunku sobie we wspomagaczach ogarnąć, tak? Dobra, tylko szkoda, że nie pokazujecie tych to, to, to i to. Dobra, powiedzmy, że coś tam chyba polepszyło. Ale zanim wejdę do środka, to jeszcze chciałbym zerknąć, czy tutaj coś na wierzchu jest. Skanujmy. Brakuje nam jeszcze jednej flory. O, kolejna mina. O kurwa.
Niestety, ktoś tu miny poukładał. Chyba, że mam taki mały zasięg tego skanera. Na razie, bo bym sobie popatrzył gdzieś dalej i może bym zobaczył coś, czego mi tu brakuje. Co się wyświetliło. Można wyżej wejść. On ten ma tłumik. Dobra. Tu już wszystko. Dobra, czy tu jakieś smaczki będą polepszające nasz... No niestety nie. Nic tu ciekawego nie ma ani sejfu, ani nic w tym rodzaju. Fajnie, że wbiłaś tutaj, ale wychodzę. Naro. Ona sobie da radę, zaraz wyjdzie. Jak weszła, to musi wyjść. O kurde, na lampę stanąłem. Okej. Tu byliśmy, no to czas iść tutaj. Mina jeszcze kolejna. Głęboka jaskinia. This cave would be an excellent place for someone to hide. Ta z elektryki do nich na dupie. Don't come any closer. Identify yourself. Ah, good. I suppose I should have guessed. It has been too long since I checked in. I'm just glad we found you unharmed, Andrasia. Vladimir and I were worried. You are the newest member, yes? Do they often send you to check up on other, more senior members? I suppose. And yet you are here. Instead of checking up on Barrett or Noel. We waste time. We should complete our mission, and then we can talk. No dobra, a możemy tą jaskinię zwiedzić, typiaro? Let us talk more once our mission is complete. No. Nic tu nie znajdziemy? Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Wiadomo, że warto. Co my tu mamy na kompie? Zanim zmienisz ustawienia przyjaciół wróg robotów zdolnych do walki przy tej walce, obecnie ustawienia likwidacji standardowe. No i kurde, to mi się podoba. No i dobra, git. Poka, może by być na telon, ale robot idzie z nami i będzie z nami napierdalał. Cannot beat me.
Czemu ona nie korzysta z broni? Masz broń wybraną, ty piaro. Ty kurna z pięściami będziesz biła, no przecież ci dają fajną broń. Po to ci dałem lepszą, żebyś miała lepszy damage, lepsze obrażenia. W ogóle jakieś zasoby mogą być jeszcze, nie? A tu na razie nic nie widzę, dobra. Idźmy powoli w głąb. Jeszcze gdzieś strzelą, no tu jest. No dobra, i teraz trzeba ich wszystkich poszukać, żeby... Na dół to zejdę sobie zaraz. Sprawdźmy tą po powierzchnię i ten poziom. Jeszcze kogoś ściągnąłem. O. Cyfrych oczywiście jak najbardziej biorę. Nie pchaj się ty piaro. Dobra, coś tu, masz przedmioty, które można wyleczyć do dolegliwości, na którą właśnie cierpisz, no dobra no. Że nie wyleczono, ok. Cyk. Nie wiem, no ona używa. Ona nie używa broni, nie? Nie mam pojęcia dlaczego. Okej, przyszedłem tu, ale tu jeszcze nie byliśmy. Dobra, jedną rzecz chciałbym jeszcze sprawdzić. W umiejętnościach i tu mamy skaner. I w którym miejscu jest skaner? To ma też sensu. Trochę. Tu jest. Okej. To musimy sobie wydać, bo będziemy musieli go używać tak czy inaczej. Warto będzie jeden ten punkcik na razie wydać, chociaż ten skaner, żeby tam podnieść go o 20%. Dobra, zejdźmy sobie w dół. Tam są jeszcze drzwi do zbadania. Wydaje mi się, że tutaj jak na dół pójdę, to tutaj nigdzie dalej nie dotrę. Tutaj do jakiegoś... O. Dobra. Warsztat rusznikarski. Czy jesteśmy w stanie coś wytworzyć? Nie mamy zasobów po prostu, ok. Zasoby mamy na statku. Lekkie i dużo warte. No dobra, to do góry, drogie panie. Czemu ona tego nie chce używać? Rozumiem. No i chyba do tych drzwi. Tu jeszcze coś jest, ale tam chyba nie mogę wejść na razie. Nie widzę tu żadnej windy, którą mógłbym wjechać. Okej. Dobra.
Myślę, że zakończymy sobie w tym miejscu ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbijaj do linku w opisie. I miłego popołudnia. Cześć.